Są 4, 2 stacjonarne i 2 mobilne i są powodem do dumy pracowników Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To stacjonarni i mobilni pomocnicy w rehabilitacji urządzenia, a w pewnym sensie można powiedzieć nawet roboty, mają od teraz pomagać młodym pacjentom. Jak działają, o tym opowie teraz Paweł Jędrusik. Niby sportowa bieżnia i ekran, ale tu nie chodzi o idealną sylwetkę, a sprawę znacznie bardziej poważną. To urządzenie służy młodym pacjentom, którzy widzą na ekranie trasę do przejścia i polecenia do wykonania. Tak wygląda ścieżka ich leczenia. Nie chodzi nam tutaj o spalanie kalorii, bo to nie ten temat nas dotyczy, ale też żeby pomóc pacjentom odzyskiwać poprawny chód, nauczyć ich poprawnego chodu, również jakby kontakt pacjenta, to co widzi, co robi i sam potrafi ocenić, jakie ma postępy, no jest bardzo istotny i bardzo motywujący dla dziecka, zwłaszcza nastoletniego. A dla młodych pacjentów może i sama rehabilitacja będzie nieco przyjemniejsza. Osób, które potrzebują takiej rehabilitacji, nie brakuje. Z racji tego, że tutaj mamy pacjentów właśnie neurologicznych, którzy mają właśnie takie problemy, czy to z obciążeniem jednej czy drugiej strony, jednej czy drugiej nogi, no to dużo mamy pacjentów. To jest taki sprzęt, który jest właściwie codziennie wykorzystywany przez nas. Z kolei to urządzenie, które wygląda nieco jak stół do cymbergaja, do grania w niego nie służy, choć też w jakimś sensie jest jedną wielką grą. To urządzenie nazywa się X-Cogni, jest to urządzenie do terapii ręki. Jest to urządzenie w formie takiego dużego tableta z ekranem dotykowym. Jest wyposażone w różnego rodzaju zadania, gry i pomaga nam w rehabilitacji ręki pacjenta u nas na oddziale pacjenta neurologicznego. Roboty rehabilitacyjne do tanich nie należą. Te 4 trafiły do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka dzięki dotacji z Funduszu Medycznego, a kosztowały 1 000 000 złotych.